Trzymam pomoc, trzymam pomoc. Jest, jest, jest! Okej. Siema, tylko z tej strony Blow i witam was kurde. Jeszcze raz. Siemanko, z tej strony Blow i witam was w kolejnym odcinku z Trivial Games. I dzisiaj będziemy koksić i jesteśmy na piąteczce, bardzo fajna mapka i mam nadzieję, że wam również się spodoba. I za jeden, o kurczę, dobra. Rozpoczęło się. Okej, okay, start. I ogólnie nieraz tutaj grałem, czy to na live'ach. Jest! Jak sobie wiecz? What? Jak coś to jestem na spawnie, ale mam takie... What? Stary! Poczekaj, jestem na spawnie, Poważnie, stary, ale tylko kiksowy mam, nic więcej. Czuję wygraną, naprawdę, w kieszeni. Ja czuję, stary, że to będzie mistrzostwo teraz. No. Dobra. A słuchaj, idę ogarnąć statek. Tutaj, jak widzicie, Ruby93 napisał, że mnie na arenie piątej nie ma, chociaż jestem, ale pozdrawiamy Ruby93, który twierdzi, że... Gdzie ty jesteś, Delty? Słuchaj, idę gdzieś na statek. Naprawdę poszedłeś, a jak mnie teraz zabiją, przecież tutaj na mnie koczują ludzie. Jezus, na dwa hity, stary. Ale... No człowieku, idzie z mieczem! Zabije mnie! Żartuję, dobra. Ale gdzie ty jesteś, Delty? What? On mi naprawdę dał... Okej. Okay. Nice. Okej, dobra, mam kamienny. Mam drewniany miecz. I tutaj chciałem też poruszyć jedną kwestię, bo wiele osób w komentarzach pisało... Jezu, jak ty ich bijesz. Okej, dobra. Pierwszy... Spider-Man zabity. Dobrze. I wiele osób pisało w komentarzach, że na tym serwerze nie można mieć sojuszy. I to jest racja, jednak jest taka zasada, nie wiem w ogóle kto ją stworzył i tak dalej, że youtuberzy mogą mieć tu sojusz. I tutaj szczerze tak troszkę mi głupio. Ponieważ... Bo to jednak nie jest trochę fair w stosunku do innych graczy. Dokładnie. I to jest moim zdaniem bardzo głupie, że... Takie nie wiem, jakieś, że youtuberzy są lepsi czy coś, więc... chciałbym zmienić tą zasadę i tu jest to wasze pytanie, czy w ogóle zlikwidować tą zasadę, to jest pierwsza propozycja. Nie chcę... Coś mnie bije, stary. What? Serio? Dobra. Albo może... Tak. Good. Nie jestem pewien, ale albo nie chcę zginąć z tym mieczem. Dobra, to weź mi oddaj. Może to nie było wredne. Ale ogólnie, takie pytanie, czy po prostu zlikwidować sojusze? Czy zrobić tak, że będą mogli mieć... każdy po prostu będzie mógł mieć sojusz i to jest pytanie. Z drugiej też strony głupio się gra, jak na przykład trzy osoby mają sojusz i koksza, więc to też jest takie sporne, więc tutaj moglibyście napisać w komentarzach i bardzo byście nam pomogli. O fuck, gościu z żelaznym mieczem. O fuck, przeżyj blow. Delty, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jestem przy spawnie jakby co, więc tutaj możesz mnie ratować. O fuck, ale coś mi się wydaje, że i tak nie wygram, bo mam bardzo, ale to bardzo słabą zbroję, która nie pozwoli mi na to. A czemu się tak wczuwasz? Dobra. Nie wiem, stary. Otrzymam pomoc! Jest! Okej. Ale tylko ksimy. Kurczę, jestem tutaj, obok jest ciebie. Jest 23, a ja krzyczę. O fuck, to jest deksowy mnie. A to ty. Właśnie, warto. Dobra, nieważne. Co, stary. Co Delty mówiłeś? 15 po 11. O god. Po 11. Dobra. Mój internet jest słaby. Dobra, Delty. Chodź. Przepraszam ogólnie za mój internet, ale on jest zły. Niedobry. Delty. No, ja cię słyszę, no nie? Spokojnie. No dobrze, tylko... bo ja mam taki problem, bo nie wiem, czy już się zerwało, czy nie, czy po prostu rozumiesz. Rozumiesz. I boję się, więc musicie odzywać. Słuchaj, zróbmy tak, że ten, bo twoje umiejętności PvP są chyba troszkę lepsze od moich. Jasne. Właśnie, dużo osóbek też mi pisało, Blow, po co ci ten EQ i tak dalej, jeżeli ty w ogóle tego nie zakładasz. I tu jest racja, bo ja zawsze o tym zapominam. Delty, trzymaj, załóż sobie. Okay. Ja cię tutaj będę obraniał i mam diaksowy chyba po raz pierwszy, tak, miałem, choć nie wiem, miałem chyba deksowy miecz już, no miałem raz, to byłem bardzo zaskoczony i to było coś niezwykłego. Okej. Słuchaj, do zabicia mamy szaloną Ole 93 i Wilczka. Ciekawy nick, szalona Ole, no? ale szalona. Dobra, więc idziemy, będziemy ją szukać w ogóle, kurczę, zawsze sobie zmniejszam czata, teraz tego nie zrobiłem. Okej, teraz jest od razu lepiej. I tu jest świnka, w ogóle masz coś do jedzenia? A skąd miał... Nie no, mam oczywiście, mam. Ale tobie nie dam. A jak poproszę? Nie. Okej. Okay. Nie to nie, idę zabić świnkę. Dobra, nie, to trzymaj, bo tutaj, wiesz, obrońcy praw zwierząt czasami mnie oglądają i wiesz jak... No dobra. Jaka sierota! Nie, zabij sobie tą świnkę, zabij, spoko, Delty. Nie no, dobra, masz. No kurde, what? Albo nie.
Dobra, idę ich szukać, bo ty Deltic nie zabijesz, bo swoimi umiejętnościami PvP to wiesz, to nie wiadomo. I tak najlepsze będzie, jak i tak cię jak cię jeszcze zabiją, wiesz, to byłaby taka beka, żelazny miecz, a ty zabity, nie? Ej, miałem dieksowy, ale dałem ci jako dobry kolega, a ty jeszcze mnie wyśmiewasz, jesteś wredny, naprawdę. Będą pioruny? Chyba tak, powinny być. Chociaż w sumie wiesz, 1.5.2, no nie? Nie wiem, czy się zaktualizował dokładnie plugin. Właśnie, bo ogólnie tutaj jest takie coś, że jak zostaje określona liczba graczy, to wtedy pojawiają się pioruny, dzięki czemu można się zlokalizować z innymi przeciwnikami. I myślę, że to jest bardzo pomocne, bo tak to byśmy się dosyć długo szukali. O fuck, nie, ja nie, naprawdę Delty, nie ryzykuj. Czekaj, jak tutaj stanę. Dobra, to ja tu stanę, a ty idź. Nie, 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 bo ty mnie zabijesz. Nie, co ty. Dobra, ufam cię. Ufam ci. Ufam cię. Dobra, rób. Ale... Deli, ale ty... popatrz w moje oczy, stary, ja ci ufam. To jest jak sowym mieczem ci spojrzę w te oczy. Jest coś? Tu nic nie ma. No to tam też nic nie będzie. Jest. Deli, szybko, szybko, szybko! Jezus, bo zapada. A Deli, o nie, 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 nie. Chodź. O, tu jest w ogóle jakiś przycisk. Widziałeś, co tam się stało? Uważaj, bo wpadniesz. Dobra, pieniążku, chodź ze mną. Idę. W ogóle patrz, połowa pisanie na czatu to Delty to pieniążek. No właśnie tak zauważyłem. No. Oj, pieniążku, pieniążku. Dobra, gdzie oni są? Gdzie jest nasza szalona Ola? To znaczy może nie nasza, ale szalona Ola. Okej, okay, w ogóle... Kurczę, wiecie co trzeba, wiesz co trzeba ogarnąć jeszcze? Co? To jest rzucanie tych... Seedu. Właśnie, powiedzieć ci dlaczego w ciebie nie trafiałem poprzednio ten, no ze strzał, bo spektatorzy, no nie? Mhm. Jasne, zasłaniają moje strzały. Zasłaniali, stary, naprawdę. Nexi mi też o tym powiedział. Ochraniali mnie. Przysięgam, stary. Obronę od widzów mam, dziękuję wam. Dziękuję, że pomogliście mi wygrać. No, dzięki czemu Darty nie mógł we mnie trafić. Kurczę, gdzie może być szalona Ola? Nie wiem, ale poszukiwania szalonej Oli trwają. Dobra, może zaraz, nie wiem, napiszemy na czacie, żeby pojawiła się na spawnie czy coś. A czemu my się skupiamy na szalonej Oli, a nie na wilczku TM? To ty co, masz chcesz, chcesz... What? 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 Dzięki. O, mamy, mamy, chodź. O, jest, 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 jest. To jest poczek- szalona? To jest chyba szalona. Poczekaj, udajemy, że nie mamy mieczy, ale udawaj. Okej, to jest szalona Ola. Dobra, szalona Ola ucieka. No, Delty, ale ty taktykę dałeś, weź, dobra. Weź, stary, ja idę z tamtej strony. Dobra, lecimy po nią. Szalona Ola nam się już nie wymknie. Ale to tak no, nieważne. Ach, dobra. O, dobra, ona idzie. Dobra, teraz do wody. Woda gaming, jak to mówiłem, ja nie mam mieczyka, ona myśli, że nie... Patrz, ona nie wie, że jestem ona za ma... nią. Dobra, patrz, dobra, patrz, dajesz. Teraz będzie akcja. Od, na dwa ba... Szalona Ola teraz, wiesz, szalona Ola teraz się zaskoczyła, że mam diaksowy mieczyk. A może szalona Ola zarąbiście koksi i zaraz tu wygra. Jak myślisz? Jak nie myślisz, Delt? Ja się szalonej Oli boję, bo ja widzę, że ona ma skilla. Ona napiernicza tym mieczykiem co kilka sekund. Ona taki, wiesz, ma interwał, wiesz, taki odstęp. Dobra, weź ty tam jakąś ją. Słuchaj, wydaje mi się, że... Że szalona Ola wygra. W ten sposób. Co? W ten sposób jej chyba nie złapiemy, bo będzie nas nam uciekać cały czas. Dobra, szalona Ola kiedyś się do nas przekona i powie, o, jaki wy fajny chłopak jest. O, fuck, szalona Ola. Szalona Ola taktykę teraz zastosowała, ja się jej boję. Agresywna. Uwaga. Ja sobie zjem steaka, jako u Burnejki. Okej. Okay. Dobra, ty tam idź. O, tutaj zaczyna się szkło, więc ona teraz nie ma co zrobić. Okej, okay, szalona Ola swoją taktykę uaktywnia. Patrz, jak szwana bestia. Będzie mi smutno, jak ją będę musiał zabić. Tak, będzie mi smutno, jak ona ciebie zabije. Właśnie. Szalona Olu! Chodź tu, jeszcze jeden strzał, na jednego hita jest. Dawaj. Jest. Pięknie. Dobra, i ostatni wilczek TM. Musimy go zabić. Chyba wygraliśmy. Tak, w ogóle nie wiem czemu, ale areny z Deltim są takie bardzo pomyślne. I ciągle wygrywam. Nie wiem. W ogóle zaskoczyło mnie to, że chcieliście SG, bo ja myślałem, że nie spodoba wam się ta seria i tak dalej. A o, tam jest piorun. A tutaj pytam na Facebooku i 121 lajków pod tym, żeby było SG z Deltim. Tak. I w ogóle
jest tak dużo osób o tej godzinie o 23 na tym serwerze, w głównej mierze z tego powodu, że napisałem na Facebooku posta, że gram i tak dalej, więc tutaj zapraszam was na Facebooka, facebook.com/minecraftblow, bo tam często wrzucam jakieś informacje, screeny i czasami takie informacje, gdzie gram, żebyście mogli wbić ze mną, pograć, porywalizować i tak dalej. Więc dokładnie, zapraszam. Ja już lajknąłem. A ty? What? To jest taka zajebista. Wrzucę sobie to do outra, będzie takie: ja już lajknąłem, a ty? taki spadający napis Facebooka. Dokładnie. To jest dobry, stary. Albo nie wiem, ja już zasubskrybowałem, a ty na a co ty? Czekasz? Taki... I taki głos na życie, taki: a ty na co czekasz? Okej, ale słuchaj, Wilczek... I od razu 2 miliony subskrypcji. Dobra, Wilczek tam się chowa, ja go widzę. Okej, dobra. Na shifcie chodź, na shifcie. Bo Wilczek chyba, tam to... Jest pod czasem, nie jest pod czasem? Nie, Wilczek tam to czwana bestia jest. Dobra, ja już go widzę. Okej, poczekaj. Okej, Wilczek tam chyba mnie nie widzi. Czy ja na niego powiedziałem Wilczek TV? Nie, Wilczek tam mówiłeś. Okej, dobra. Bo tej godziny mi się czasami może mylić, więc zobaczcie. Dobra, Wilczek TM. Nie podejrzewa niczego, on się... Naprawdę, Delty, za mną poszedłeś, ja pierdzielę. Mm-hmm. We mnie jeszcze weź. Patrz, Wilczek te... Dobrze! Jest, Wilczek te mnie... Słuchaj, ale jako, że masz diaksowy miecz... Nie, no nie rób tak, to by było chamskie, stary, z twojej strony! Co za ty? Naprawdę spadłeś? Uderzyłeś mnie w ciało. Jaka sierota! Nie jesteś sierotą! Jaka sierota! Spiłeś! Zamiast ty, uczciwie walczyć... Ty nasza sierotka, ale ty nie... O, Mandzio. Co za ty? Mandzio. Ale to było totalnie nie fair, wiesz, z twojej strony. O, nie, też dałem ci diaksowy. Przepraszam, ale naprawdę, Delty... No skinąłem. Nie, ale spadłeś i nie musiałeś lecieć dalej, tylko mogłeś A, dobra, przepraszam nie, cię. Mnie stary oficjalnie, i... oficjalnie Delty cię przepraszam, mam nadzieję, że mi to wybaczysz i dalej będziemy przyjaciółmi, tak? Tak. Dziękuję. Oj, Delty, dobra. Wielkie wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli chcecie więcej, to możecie zostawić kciuka w górę i ogólnie, jeżeli wam się podobało. I widzimy się w kolejnych odcinkach, tak. Skończenie. Co? Facepalm. Czemu? No w sensie, wiesz, to boję, że przegrałem. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć! Czemu mnie zabiłeś? Myślałem, że jakiś fajny...